No to co? Zaczynamy. Uzbieraliście 5000 lajków. Wiem, to było już dawno temu. Pamiętam o tym. Ale jakoś kurde nie miałem czasu wcześniej wziąć się za Q&A. I dzisiaj zrobię to. W sumie pierwszy raz w życiu. Ale co tam, zadaliście pytania? To postaram się wam odpowiedzieć. A z tej strony będzie mówił do was teraz pan Belfer, czyli jak to było? Najlepszy streamer wśród nauczycieli i najlepszy nauczyciel wśród streamerów. Jedziemy z tematem? No to dobra, słuchajcie. Pytanka. Będę sobie spoglądał tutaj na monitor, tak żebyście wiedzieli, co się dzieje. Najpierw, zacznę od góry. Patryk, cześć Patryk, dzięki za pytanie. Zapytał, jak pana uczniowie zareagowali na wieść, że ich nauczyciel jest streamerem, youtuberem? Oglądają pana filmy z taką samą przyjemnością jak my z zewnątrz, czy może raczej boją się brać czynny udział w internetowej lekcji? Serdeczne pozdrowienia ze Szczytna. Bardzo dobre pytanie. Powiem wam, że to nie jest takie łatwe do odpowiedzi, bo to dla moich uczniów to nie jest do końca naturalne. Mam takie wrażenie, że oni tutaj czują jakiś podtekst i nie czują się dobrze. Zresztą to widać na live'ach, wcale nie było ich tak dużo. Nie jestem z tego powodu zadowolony, ponieważ musicie dobrze o tym wiedzieć, że przede wszystkim robiłem to, żeby oni mieli łatwiejszy dostęp do wiedzy. Cała reszta? Spoko, fajnie, że jesteście. Myślę, że to może się zmieni. Widzę, że pierwszoklasiści nie mają z tym takiego problemu, a z trzecioklasistami jest dużo trudniej, żeby zaakceptowali ten fakt. Nie wiem, skąd to się bierze. Trzeba byłoby ich zapytać, jakie mają opinie na temat projektu Pan Belfer. Ja przede wszystkim chciałem, żeby oni mieli dostęp do tej wiedzy zawsze. Tak? Takiej, jaką mają na lekcji. A może nawet lepszą. Lepiej przekazaną w jakiś sposób. Więc mogą z tego korzystać. A czy korzystają? No to dobre pytanie. Jak zareagowali? Chyba się pomału oswajają z tą wieścią, ale czy są oswojeni? To jest trudno powiedzieć, tak naprawdę. To by trzeba było z nimi pogadać. Jedziemy dalej. Dominika pyta się, od ilu lat jest pan nauczycielem? Jakie wyniki osiągają pana uczniowie? Jak prowadzi pan lekcje? Dlaczego chemia? No to zaczynamy. Dzięki Dominika za pytanie. Od ilu lat jest pan nauczycielem? Leci mi już 11 rok pracy. Miałem wpaść tylko tutaj na chwilę, na rok i zostać poważnym chemikiem. Jak widać, rok mija bardzo długo w moim przypadku. 11 lat. Uczę już w gimnazjum, a od roku w szkole średniej. Również. Jakie wyniki osiągają pana uczniowie? Bardzo różne. Bardzo różne od bardzo dobrych, bo są tacy, którzy w jakiś sposób rozumieją mechanizmy rządzące chemią, a są tacy, którzy no, nie są w stanie, nie chcą z różnych powodów. Także spektrum wyników jest ogromne. Nie mam tutaj żadnej klasy biologiczno-chemicznej, żebym mógł wam powiedzieć, że mam tych już odsegregowanych, którzy zawsze są najlepsi. Nie, w każdej klasie znajdują się osoby, które, z którymi mi się świetnie pracuje. Potem są takie osoby, które muszą trochę popracować, ja muszę trochę z nimi popracować, żeby jednak one zaskoczyły. I niestety nie udało mi się z tym nigdy wygrać. Są osoby, które po prostu są na nie. Nie bo chemia, nie bo ja, nie bo mi się nie chce. To jest najgorsza wersja. Nie bo mi się nie chce. Więc wyniki są różne. Naprawdę. Jak prowadzi pan lekcje? Niestety chemia jest bardzo specyficznym przedmiotem. To znaczy jest tak mało czasu na to, żeby przekazać wam tak skomplikowaną wiedzę, że tutaj nie do końca jest czas na zabawę. Taka jest niestety prawda. I to wiem, że wielu nauczycieli ma ten sam problem, że czasu na prowadzenie lekcji jest tak mało, że no, na takie fajerwerki w stylu jakieś prezentacje, gry i tak dalej nie ma za dużo czasu. Powstał pan Belfer, to jest jeden z takich projektów innowacyjnych, który ma gdzieś tam pomóc właśnie dotrzeć młodzieży do wiedzy. Także to jest jeden z tych metod, które wprowadziłem teraz, czyli możliwość nauki w domu, bardzo ważna dla mnie. Gdzieś tam utworzyłem dawno temu stronę internetową z materiałami dodatkowymi do chemii, ale to chyba umarło śmiercią naturalną. Nie ma wielkiego zainteresowania niestety, takiego pogłębiania wiedzy chemicznej.
To jest no, smutne, bo nie ma dla kogo tego tak naprawdę robić. Ale trzeba to robić. Może ktoś się znajdzie, co nie? Jedziemy dalej. Dlaczego chemia? Dlaczego chemia? Dobre pytanie. Dobrze było się cofnąć do czasów mojej szkoły średniej. W szkole średniej, w sumie nie, do szkoły podstawowej, bo nie, ja jestem z tych czasów, gdzie nie było gimnazjum jeszcze. Czyli w zasadzie znowu na bieżąco będę. W szkole podstawowej moim ulubionym przedmiotem była biologia. Kochałem się uczyć o zwierzątkach i tak dalej, i tak dalej. Chemia jakoś nie przypadła mi do gustu z różnych powodów. Nawet na początku powiem wam, że miałem problemy z chemią. Jakby nie do końca dla mnie była ten przedmiot zrozumiały. Nawet potrzebowałem czyjejś pomocy, żeby ją ogarnąć. Potem trafiłem do szkoły średniej, cały czas zajarany tą biologią. Szkoła średnia była o profilu biologicznym, ekologicznym, dokładnie rzecz biorąc. Miałem być tym ekologiem, co będzie się przypinał łańcuchami do drzew. No ale niestety moja nauczycielka od biologii była tego typu nauczycielem, który mówił, to ja teraz wam podyktuję 6 punktów do zeszytu, a proszę bardzo, jest podręcznikiem, opracujcie. Tak kojarzę biologię, 4 lata biologii w szkole średniej. Może nie zawsze, czasami by jeszcze było po prostu śmiesznie, bo można było z nią pożartować, ale wiedzy stamtąd to niewielką wycisnąłem, aczkolwiek nie dałem, znaczy cały czas trzymałem się wysokiej oceny, zależało mi na bardzo dobrej, bo miałem taką ambicję, chciałem mieć 5 z biologii, aczkolwiek to już było potem na końcu takie bardzo mocno wywalczone przeze mnie, żeby mi się chciało, bo naprawdę mi się nie chciało. Ale w międzyczasie gdzieś trafiłem na, tam były dobre, fajne zajęcia w tej szkole średniej, zajęcia z chemii i spodobały mi się te zajęcia. I dodatkowo mieliśmy szansę również wystartować z kumplem takie drzwi otwarte, takie fajne drzwi otwarte w szkole średniej. Na studiach, na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. I to były, my byliśmy wtedy w szkole średniej, nie pamiętam, chyba 3 klasa liceum. I dostaliśmy się na takie drzwi otwarte dla wybranych w sumie uczniów i to były 4 kolejne soboty i tam się po prostu wchodziło i w tych wszystkich kitrach, wiecie, wielkie laboratorium, to nie to co sala, to jest dopiero to. Wchodzicie, macie swoją szafkę ze swoimi odczynnikami, przepis, jest koło was ktoś, kto was prowadzi, ale mówicie mieszasz, ważysz, reaguje to wszystko, widzisz to na oczach swoich. To był ten moment, kiedy stwierdziłem, aha, to jest to. Czyli to, co na kartce papieru gdzieś tam pisaliśmy przez cały czas, to się dzieje w probówce. I wielu z was ma ten sam problem, nie? Że ta chemia dla was jest gdzieś tam na kartce papieru. Bądźcie cierpliwi. Jak ją będziecie rozumieli, to w pewnym momencie ona wam to wynagrodzi, traficie na szkołę, na studia, a tam kartka papieru zamieni się, uwierzcie mi, również w kartkę papieru jeszcze trudniejszą, to jest inna sprawa, ale zamieni się też w doświadczenia. I to jest power. I ja wtedy załapałem tego bakcyla, że kurczę, a może chemia? To jest dobre. No i tak już poszło dalej. Szkoła średnia skończona, matura z chemii. Potem dostałem się na podstawie dobrych wyników z matury od razu na studia, bo wtedy jeszcze były egzaminy na studia. No i tak już poszło potem, nie? 4 lata, 5 lat studiów. No i jestem 11 lat już nauczycielem po tym wszystkim. Dobra, i jedziemy dalej. Mateusz, kim chciałby pan być? Kim chciał być pan, kiedy był pan dzieckiem? Jakie ma pan hobby? Gdyby nie chemia, to czego by pan uczył? Kim chciał być pan, kiedy był pan dzieckiem? To chyba było tak dawno temu, że nie pamiętam. Możemy tutaj standardem jechać policjantem, strażakiem. Moje dzieci teraz, moi synowie chcą być strażakami, to niech będzie, że też bym chciał być strażakiem, bo jak będą to oglądać w przyszłości, to będzie, że mamy wspólne hobby, więc niech będzie strażakami. Ja szczerze powiedziawszy, trochę nie pamiętam. Tak. Najwcześniejsze momenty, kiedy pamiętam, że coś w życiu mnie zainteresowało, to właśnie była ta biologia. Tam różnego rodzaju operacje na dżdżownicach i innego rodzaju tam stworzonkach żywych, sprawdzanie jak one działają, uczenie się o tym, czytanie ciekawostek. Tak, to było takie ciekawe. Nawet takim, wiecie, badaczem chciałem być w jakiś sposób, ale stricte o zwierzętach, bo to było blisko mnie. Nie? Wszedłem na zewnątrz, że to wszystko się działo. Ta chemia, to człowiek nie rozumie do tego, że ona jest dookoła nas, nie? Dopóki ktoś mu tego nie wytłumaczy. A biologia jednak jest, no jest piesek, jest pająk, jest cokolwiek innego, więc to jest dla nas bardziej kumate. Więc powiedzmy, że takim jakimś tam pseudobadaczem od zawsze, tam gdzieś tam zbierałem, szperałem, sprawdzałem, jak to tam, no fajne to było. Mikroskopy, potem tam łowienie w jeziorach tych różnych oczlików, sprawdzanie pod mikroskopem, jak się ruszają. No, to było dobre. Jakie ma pan hobby? O kurczę, to jest trudne pytanie, mam ich bardzo, bardzo wiele. Znaczy staram się mieć wiele, bo uważam, że w życiu trzeba mieć różne pasje, tak żeby mieć odskocznie od różnych rzeczy. Tutaj uczę, w
Potem jeszcze moim hobby jest oczywiście film, fotografia, gierki na konsolach różne, fajne, jak mam czas. Ostatnio nie mam czasu, ale lubię sobie tak odpocząć przy tym. Lubię spotykać się z przyjaciółmi, planszówki, uwielbiam grać w planszówki, jak jest na to też czas. To jest świetna szansa, polecam wam planszówki. Wróćcie do tego, tylko nie grzybobranie. Jakieś inne tytuły, nie? Także staram się mieć duże spektrum zainteresowań. Jak coś mnie znudzi, to idę do czegoś innego. Ostatnio tylko po prostu brakuje mi czasu na te wszystkie moje hobby. Ale uważam, że trzeba je mieć, różne pasje. Bo naprawdę, jak sfokusujecie się tylko na jednej rzeczy, to trochę za mało. Trzeba mieć wachlarz pewnych umiejętności, wiedzy, hobby itd., itd. Także szukajcie swoich zainteresowań. Gdyby nie chemia, to czego by pan uczył? Pewnie bym nie uczył. Taka jest prawda. Nie widzę siebie w żadnym innym przedmiocie na dzień dzisiejszy. Także nie byłbym nauczycielem, gdyby nie chemia. Zresztą gdyby niewiele innych zbiegów okoliczności po drodze, by mnie tutaj nie było. Dzięki, Mateusz, za pytanie. Jedziemy do Wiktorii. Wiktoria stała bywalczyni moich live'ów. Chyba była na każdym. Brawo, Wiktoria. Ile ma pan lat? Skąd pomysł na live'y? Czy będzie pan kontynuował live'y i w ogóle? Czy w liceum na biochemię chemia jest bardzo trudna? Proszę o odpowiedź do moich pytań. No to masz. Odpowiadam. No jakbym mógł siebie pominąć. Słuchajcie, ile ma pan lat? 34. Wybiło mi w tym roku. Czuję się młodziej niż mam w kalendarzyku, bo wygląda może już też na 34, ale czuję się młodziej. Chyba ta praca odmładza, jednak praca z młodzieżą w jakiś sposób ten starość i tą, wiecie, to wszystko, kosmetyki, a mój wnuk, a moje coś tam gdzieś jest daleko. Bo te tematy tutaj zawsze są młodsze i tak fajnie jest. Skąd pomysł na live? A to jest dobre pytanie. Wiesz co, to generalnie rzecz biorąc wzięło się, to urodziło mi się to w głowie rok temu, tak mniej więcej, około maj, czerwiec, to w sumie rok temu. Chciałbym nagrać takie materiały filmowe do chemii, żeby ułatwić dzieciakom po prostu naukę tego przedmiotu, bo wielu z was na przykład właśnie jest nieobecnych, czy gdzieś tam wyłączonych w jakimś momencie z lekcji i ucieka wam to, ta wiedza, i nie możecie jej potem odzyskać. No bo jak, nie? Skoro was nie było. W związku z tym tak mówię, kurde, nagram to, ale na początku miałem takie koncepcje, że wiecie, nagram na green screenie, jakiś z tyłu za mną będą plansze latały, tak skomplikowane to wszystko wymyśliłem. Tak czekałem, aż będę miał na to czas, to miały być te wakacje. I potem zrobiliśmy z takim moim znajomym, Jackiem Kułakowskim, od specem od VR-ów i w ogóle od YouTube'a i tak dalej, YouTuberów, takim fajnym moim absolwentem, pozdrawiam cię, Jacek. Tam możecie sobie Quack VR albo VR Polska, to jest jego taki portal. Świetny facet, świetny chłopak, naprawdę. I zrobiliśmy taką akcję na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, że zrobiliśmy sobie streaming live, czyli na żywo. Wcześniej robiłem jakieś tam eksperymenty ze streamowaniem z gier komputerowych, ale to nie o to mi do końca chodziło. I tutaj był cały cykl takich właśnie laptop i to, co się działo u nas w szkole z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, szło sobie na naszego Facebooka, na fanpage'a. I stwierdziłem, kurczę, to jest takie naturalne. To jest naturalne, bo teraz kwestia tylko podłączenia pod to tableta, podłączenia kamerki, są komentarze, nie ma green screenów, bo nie o to chodzi. Mówię, to jest to. I stąd się urodził motyw live'ów. Stwierdziłem, że live'y są najlepsze do prowadzenia takich lekcji, bo jest interakcja między wami, a nie jakiś taki scenariusz sztywny i co bym gadał sobie do szkiełka. Tak czuję, że gdzieś tam po drugiej stronie są naturalni ludzie. I to się świetnie sprawdziło. Zresztą mam nadzieję, że to widzieliście, nie? Statystyki mówią same za siebie, jak to na przykład ta powtórka przed egzaminem, taka ta ostatnia, dotarła do 40 tysięcy osób. To wiecie, to jest dla mnie, to ja sobie myślałem, że zrobię coś takiego, i puszczę to w eter, no to jakoś tam do kogoś dotrze, ale nigdy nie zakładałem, że do takiej ilości. Fajnie, fajnie, to jest coś, co mnie dodatkowo motywuje. No fakt, że jest mi przykro, że trochę mało tych moich uczniów tam było, albo mało się udzielali. Nie wiem z jakich powodów, ale myślę, że to się zmieni z biegiem czasu. Także to tyle. Czy będzie pan kontynuował live? Trochę zależy od was. Czy będziecie ich potrzebowali nadal? Czy macie pomysły na to, co teraz pan Belfer powinien robić? Trochę czekam na wasze koncepcje. Ja mam kilka pomysłów, zdradzę wam je może później, bo teraz, wiecie, jest taki gorący okres w pracy i w szkole, w związku z tym nie ma czasu na, do końca na te właśnie kręcenia. Trzeba po prostu sobie zrobić pewien czas, nie? Na to teraz dlatego trochę mniej gdzieś tam jestem, nadaję, bo muszę ponadrabiać pewne zaległości związane z tym, że pan Belfer wziął mi kawał czasu przez 2 miesiące, no i teraz muszę po prostu trochę ponadrabiać, żeby wyprostować
parę innych sytuacji, które przez to się pokrzywiły. Nie zawsze z mojej winy. Czy w liceum na biochemię chemia jest bardzo trudna? Wiesz co? Kurczę, ja nie wiem. No, nie jestem dobrym człowiekiem, żeby tu ci odpowiedzieć. Po pierwsze, nie jestem obiektywny, bo dla mnie chemia jest stosunkowo łatwa. Po drugie, od czasów, kiedy ja się uczyłem w szkole średniej chemii, to ona się mocno zmieniła, przynajmniej ta w szkole średniej. Ja zdążyłem się zapoznać z materiałem z klasy pierwszej i powiem, że jest prościzna. To, co jest w klasie pierwszej, to jest prościzna. Niestety z rozszerzeniem się nie miałem okazji zapoznać. Myślę, że popytaj ludzi, którzy ukończyli biochema i oni ci powiedzą, czy jest trudno, czy nie. Moim zdaniem wydaje mi się, że nie jest trudno. Jak czujesz chemię do chemii, to będzie ci łatwiej to zrozumieć, bo tam są mechanizmy, które się gdzieś tam powtarzają. Ale na pewno gdzieś tam już są trochę wyższa półka jest tej wiedzy niż to, co jest na przykład w gimnazjum. Nie? Proszę o odpowiedź do moich pytań. No to proszę bardzo. Jedziemy dalej. Adrian pyta, czy według pana warto iść do technikum na analityka? Nie wiem. Zadaj sobie pytanie, co chcesz zrobić w życiu. I tak zrobisz, zmienisz to 100 razy w życiu. Jeżeli na ten moment cię kręci chemię, chcesz sobie poprzelewać w próbówkach, idź, ale może się okazać, że będziesz zupełnie robić coś innego. Dobra, Kinga. Czy będzie pan też robił live'y, ale dla klas licealnych? Wiesz co, Kinga, to jest bardzo trudny temat. Ze względu na to, że musiałbym naprawdę mocno się napracować, no bo ja tych lekcji nie prowadzę. Chemia jest w gimnazjum jest czymś, co robię od 11 lat i jest mi łatwo o tym mówić, a chemia w szkole średniej, no to musiałbym się naprawdę mega przygotować. Jak będzie potrzeba, to zrobimy sobie jakąś taką serię. To trochę mówię, wszystko zależy od tego, w jakim kierunku będziecie chcieli, żeby to poszło. Ja mogę się przygotować do tego, to nie jest nie do zrobienia. Skąd się w panu wzięło zainteresowanie chemią? To już opowiadałem wcześniej. Biologia zmieniła się na chemię, ta ciekawość przyrodnicza, ta możliwość wrzucania, wlewania pewnych rzeczy do probówek. No to właśnie to. To była ta ciekawość chemii. Żeby to, co się dzieje na kartce, przełożyć do probówki, rozumieć to, nie? Co tam się w tej probówce dzieje. Aha, to dlatego tak to zapisuję, bo tam się dzieją takie rzeczy. No, to jest fajne. Pana najbardziej nielubiany przedmiot, jak chodził pan kiedyś do szkoły? Nie wiem, czy mogę o tym mówić, a zaryzykuję. Historia i technika, ale taka ta, co rysuje się na papierze milimetrowym. I tu skończę. Nie będę tłumaczył się dlaczego. Dobra. Czy jak jest zadanie z chemii i jak się nie rozumie go, to można do pana napisać o pomoc? Można, jak będę miał czas, to pomogę, ale nie daję odpowiedzi, tylko kieruję w dobrym kierunku, żebyście myśleli, bo to nie o to chodzi, żebyśmy tam wam dawali gotowe odpowiedzi. To znowu jest, wiecie, to ściąga.pl się robi, a ja nie chcę robić ściągi.pl, tylko pomyśl.pl, tak? Jest grupa Belfraczki pana Belfra, zapraszam was serdecznie do niej i tam stworzyła się fajna, mocna ekipa, która ma za zadanie wzajemnie sobie trochę pomagać. Jak gdybym ja nie mógł, to tam myślę, że są osoby lepsze i z matmy, i z chemii, i z wielu innych przedmiotów. Korzystajcie z ich pomocy. Także jeszcze raz Belfraczki, klasa pana Belfra, wpadajcie na tą grupę i tam pójdziemy w tym kierunku takim edukowania się wzajemnego, bo każdy z was ma, z czegoś jest dobry. Podzielcie się tą wiedzą. To jest naprawdę proste. Bądźcie nauczycielami. Uczcie tych, którzy mają problem. To wkręca. Naprawdę. Dlaczego akurat nauczyciel, a nie na przykład pracownik laboratorium? Wiesz co? Miałem być pracownikiem laboratorium, takim bardzo poważnym, wiecie, co tam będzie pisał sobie te wszystkie analizy i tak dalej, tylko niestety po studiach mnie nie przyjęli. A do szkoły mnie przyjęli. Stwierdziłem, że moment, zaraz znajdę sobie pracę w laboratorium, bo przecież nie będę uczył. No i minęło 11 lat. Bo tutaj jest inaczej. Tutaj 45 minut czasami trwa jak 5 minut. I nauczyłem się po roku pracy w szkole, że właśnie ten czas, o to chodzi, że ten czas w laboratorium, kiedy robisz normalnie, non-stop, wszystko to samo, codziennie, to człowiek tam po prostu no, patrzy na ten zegarek, myślał, że minęła godzina, to 3 minuty dopiero. Takie mam wrażenie, że w laboratorium to chyba tak idzie. A tutaj jest odwrotnie. Myślisz, że minęły 3 minuty, a już minęło 40. Czasami. No jak jest, jak się fajnie lekcja gdzieś tam potoczy, nie? Także to jest ten taki pęd pracy w szkole mi się strasznie spodobał. Tego, że jakby wchodzę i kontroluję tego, to, co się dzieje na lekcji, mogę być kreatywny, szukać metod dotarcia do uczniów. I to jest to, co mnie tutaj wkręciło. Filip, mogę zostać pozdrowiony? Pozdrawiam, Filip. Proszę cię bardzo. Ignacy pyta, gdzie pan studiował? Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Chemia Środowiska.
Jak to jest z nagrywaniem w klasie ponad 1,5 godziny? Normalnie. To znaczy wchodzę i nagrywam. To nie jest tak, że ja muszę gdzieś wynajmować salę, bo ja tutaj no, mam prawo być, pracować po godzinach i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym no, jest spokój, cisza, dzwonki nie dzwonią, internet czasami przerywa, co wiecie dobrze, ci, którzy byli na live'ach. I odpalam sobie cały sprzęt i mam ten czas do 21:30, bo potem już szkołę zamykają. Więc normalnie jest, nie? Siedzę sobie wieczorem, rodzina w domu, wy przed kompem i gadam sobie do was. Jest fajnie. Ugadał się pan z dyrekcją czy jak? Nie, dyrekcja uważa, że to jest spoko. Najbardziej nielubiany, lubiany dział chemii. Dobra, dobre pytanie. Najbardziej nie lubię pierwszego działu o substancjach i ich właściwościach, tam to powietrze, mieszaniny i tak dalej, bo to dla mnie jest taka trochę już taka nuda, takie przedszkole, że koniec, tam nie ma nic do myślenia. Ale no to czegoś trzeba zacząć, nie? Więc to pierwsze pół roku, jak pierwszoklasiści przychodzą, to się strasznie męczę przez te pół roku, po prostu. A najbardziej lubiane to chemia organiczna. Tam jest wszystko po prostu takie logiczne, proste. Te wszystkie nazwy mnie kręciły kiedyś, jak rozrysowaliśmy sobie te wszystkie pochodne węglowodorów z bromem, chlorem. A, fajnie to było. Kiedyś będziecie robili takie skomplikowane nazwy związków chemicznych, to pamiętajcie, że to jest coś, co pan Belfer bardzo lubi. 1, 2, di, chloro, 3, 4, coś tam, di, bromo i tak dalej, nie? Spoko, to jest spoko. Czy ma pan w polubionych na prywatnym koncie biologiczno-chemiczne suchary? No jasne. Biologiczno-chemiczne suchary? Spoko. I parę innych, które podrzucają czasami moi absolwenci, którzy albo studiują chemię, albo z biologią mają coś związanego. No, także spoko. To obserwuję na bieżąco. Czy istnieje szansa na spotkanie z widzami? Nie przesadzajmy na razie. To nie czuję takiej potrzeby, żeby coś takiego miało się wydarzyć. Miło, że pytasz, ale chyba jeszcze jest za wcześnie na takie rzeczy. Chyba wyczerpałem moją ciekawość. Pozdrawiam, liczę na odpowiedzi. No to masz swoje odpowiedzi. A ja w tym czasie, a ja tym samym łyknę sobie kawy. O, bo już mi trochę ostygła. No i co? Q&A nagrany. Nie wiem, czy tak to się robi. Jak podgląduję czasami innych, no to wydaje mi się, że tak Q&A się robi bez żadnych tam kombinacji. Cieszę się, że obejrzeliście. Cały czas rzucajcie suby na YouTube'a. Bo pamiętajcie, że tutaj ma być ten srebrny guzik. Mam być pierwszym nauczycielem ze srebrnym guzikiem YouTube'a. Fajnie by było, nie? A poza tym, no, generalnie rzecz biorąc, ja obserwuję scenę internetowego wideo już dosyć dawna. Inspiruję się tym, zrobiliśmy parę projektów z moim kołem filmowym i tak dalej, trochę takich zainspirowanych tymi rzeczami, które dzieją się w internecie. Dla mnie to jest świetne zjawisko. I jeżeli mam możliwość teraz tym kanałem pomóc wam zrozumieć mój przedmiot, to jestem z tego po prostu szczęśliwy. Więc zapraszam was na Face'a, zapraszam was na YouTube'a. Będziemy szli w jakimś kierunku. Mam kilka koncepcji, nie będę wam na razie mówił, które, bo zobaczymy, które z nich wyjdą, ale gwarantuję wam, że pan Belfer na pewno jeszcze będzie nadawał. A też nie mogę się doczekać jakichś live'ów z wami, więc może coś zrobimy, może coś przed jakimś końcem roku szkolnego będziecie mieli propozycje na temat jakichś tematów, które chcecie sobie powtórzyć, to zapraszam. A mówił do was najlepszy streamer wśród nauczycieli i najlepszy nauczyciel wśród streamerów, pan Belfer. Do zobaczenia za jakiś czas. Ciao.